Państwa ponownie na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w łapaniu cząstek. Część artystyczna, część druga. Proszę Państwa, to nie tylko Mistrzostwa Świata, to jest poważny eksperyment naukowy. Zanim opowiem o szczegółach, ponownie muszę prosić Państwa o pomoc, bo ten eksperyment ma szansę się udać tylko wtedy, jeżeli Państwo podejdziecie tutaj pod scenę, bardzo proszę, i pomożecie nam, biednym naukowcom, bo my sobie sami nie damy radę. Zapraszam pod scenę. I proszę Państwa, ci z Państwa, którzy są odważni i którzy chcą być sławni, to znaczy wyrażają zgodę na sfilmowanie i rozpowszechnianie wizerunku, bo to się wszystko nagrywa dla potomności, proszę Państwa. Zapraszam chętnych do sekcji ciekawskich. Tutaj o, pierwsza osoba, druga osoba, tu sobie usiądź. Jak masz na imię? Jakub. Jakub się zgłosił, młody człowiek, młodzi, to jest przyszłość nauki, będziesz moim asystentem. Proszę więcej do ciekawskich. Tam, zapraszamy wszystkich. Od tamtej strony do ciekawskich. Od tamtej strony, proszę tutaj. Państwa, od tamtej strony, bo będzie BHP się sprzeciwi. Dobrze, to już proszę siadać. Następnie do sekcji cząstek. Kto z Państwa chce się poczuć jak cząstka elementarna? Zapraszamy. Uwaga! Pod namiot. Mamy pierwszych chętnych. A później ci, co nie załapią się na cząstki, mogą zostać detektorami. Budujemy socjodetektor na tym przedstawieniu, proszę Państwa. And several words to the English guests in Kraków. I'm sure there is a lot of you, and you are also invited to join this play and also to join the experiment and the world championships in particle hunting with smartphones. Please, the play is self-explaining, so you don't need to know Polish to view, to see. And you can also visit the tent of the Institute of Nuclear Physics. I'm Piotr Homola. I invite you warmly to join the experiment in astrophysics. Maybe this will be the groundbreaking experiment for science. Tak jest, proszę Państwa. Mamy już skompletowaną sekcję ciekawskich. Mamy cząstki. I teraz ja, proszę Państwa, wyjaśnię krótko, co się działo w pierwszej części przedstawienia. Pierwszą część przedstawienia zdominował bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, dziwny osobnik. Bardzo dziwny. Tu mój asystent uczestniczył już, zdradzę to Państwu. Nie pamiętam tylko nazwiska tego pana. Wszechświat? Tak, Wszechświat. To był pan Wszechświat, tak. To jest jedyna okazja, proszę Państwa. Pan Wszechświat, on wysyłał nam różne sygnały, proszę Państwa. To może wygląda jak piłeczki ping-pongowe, ale to są informacje, które my, naukowcy i nienaukowcy, razem chcemy odebrać i zinterpretować. No ale wysyłał i nic. Wybudowaliśmy nawet, proszę Państwa, największy na świecie detektor promieniowania kosmicznego. 3000 kilometrów kwadratowych. I nie daliśmy rady. Wysyłał potem większe cząstki, ale też nie docierały. W końcu wysyłał bardzo duże cząstki. Jedna dotarła, ale to jest za mało, bo my potrzebujemy dużej statystyki. No i w końcu Wszechświat się na nas, proszę Państwa, się tak jakby obraził, co nas bardzo... Bardzo nas to, proszę Państwa, zasmuciło. Panie Wszechświecie, nie, proszę, niech Pan da nam jeszcze jedną, proszę nie odchodzić, proszę nie odchodzić, proszę. Panie, proszę, no, no co Pan, nie rób Pan z siebie widowiska, no Panie. No bądź Pan mężczyzna, no. Panie. Spokój! Tak jest. Nasi tak, naukowcy. No. Tak, słucham pana. No dobra, dam wam ostatnią szansę. Szansa! Mamy jeszcze jedną szansę. Wyśle nam, on nam coś wyśle. Proszę Państwa, detektor i łapiemy, ale wszyscy! Ale wszyscy! Tu proszę dalej. Tu jest detektor, a tu jesteśmy my. I my patrzymy, czy wpadnie do detektora. Coś idzie!
Proszę państwa, to jest białe! Wyłania się! Jaka wielka! Panie asystencie, czy to pasuje do jakiegoś modelu? Ja nie wiem, co to może być. To jest białe, to jest duże! I ma nóżki! To jest niesamowite, ta cząstka ma nóżki! Idzie! Chłopaki, szykujcie detektor! Rozpadnie się zaraz! Szykujmy! Stop! Ale co stop? Ale to się nie uda! Zaraz, pan asystent to niby skąd się urwał? Z gimnazjum, proszę. Proszę. Z gimnazjum? Proszę, jak na imię masz? Kuba, tak? Tak jest. Mój drogi Kubo, z gimnazjum. Ja pracuję jako profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej, to ja chyba lepiej wiem, tak? Tak, przepraszam pana, ale to i tak nie wyjdzie. Ale ja miałbym lepszy pomysł. Co pomysł? No więc tak. Piszemy aplikację na smartfony. Na smartfon mam, no. Tak jest. Która przy zakrytej kamerze... A zakrytej? Tak jest. Umożliwi rejestrację cząstek z kosmosu. A, no. Następnie tweetujemy do miliarda ludzi na całym świecie. Do miliarda? Oczywiście. Do miliarda, tak. No, mów. Wszyscy razem włączamy aplikację. Włączamy. I łapiemy, co tylko się da. A takie duże, rozpadnięte... Oczywiście, że tak. Przecież będzie nas na całym świecie. No to dobrze. To teraz detektor, socjodetektor. Więcej państwa na scenę, proszę. Więcej państwa. Rozdajemy smartfony do detekcji, proszę państwa. Proszę, tam jest mój asystent, profesor Kamiński. On rozda państwu smartfony papierowe, ale zawsze. Proszę państwa, zapraszamy. Proszę mi o smartfony. Wszystkich. Tu się proszę nie ruszać, to jest stop klatka. Prosimy o smartfony. Niech nieważny, entuzjazm pytaczy. Ważny. Sekcja pytaczy. Proszę, każdy po smartfonie, proszę bardzo. I trzymamy. I frontem do wszechświata. Frontem Zapraszam do wszechświata. Od tamtej strony. Proszę państwa, każdy smartfon się liczy. Każda cząstka ma znaczenie. Proszę państwa, to nie są żarty. Jest poważny eksperyment naukowy, astrofizyczny, ale każdy z potencjałem, proszę państwa, interdyscyplinarnym również. Każdy tak smartfon jest. To kolejna szansa na zdobycie kolejnej cząstki. Mamy to. Ile nas jest, panie Kubo? No, sporo, proszę pana. Ale miliard? Tu, no, dobra, jedziemy, bo się cząstka rozpada. Uwaga. Gotowi i smartfony w stronę cząstki. Gotowi. Stawiamy smartfony. Do pomiaru. Start! Leci! Rozpadła się! Łapiemy zwartym szykiem! Łapać! Mamy! Biała cząstka jest nasza! Piątal! Tak jest, brawo ludzie! Kocham was! Kocham! Pomogliście! Przepraszam, że pluję na was! Przepraszam, jestem taki szczęśliwy! No co? Rozumiecie mnie teraz lepiej? No nie rozumiemy! No znowu nie rozumiemy! Ale jesteśmy na dobrej drodze! Oczywiście, bo łapiemy te sygnały, które nam wcześniej umykały. A teraz je łapiemy. Jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście. No to teraz uważajcie. Co? Jeszcze coś! Jeszcze nam coś wyśle! Jeszcze coś! Uwaga, wszyscy skupiamy się, smartfony w górę! Teraz będzie coś strasznego chyba! Jak biała cząstka była taka duża. Ojej! Proszę państwa, nie bójcie się, ja tu panuję nad wszystkim. Panuję nad sytuacją, nie bójcie się. Zostańcie z nami, panie profesorze! Wyłania się czarna! Czarne! Nie! Nie wiadomo, co to jest! Znowu nie wiadomo, no ileż kiedy wreszcie się dowiemy o czymś! Stop! Chłopie! Mierzyć trzeba, badać! Nie. Stop, co stop? Nie, bo ja chciałem się tego przyjrzeć, nie? A. Super to wygląda, nie? No, czekaj pan. No jest fajna. Fajna. No fajna ta cząstka. Czarna. Ale to pasuje do jakiegoś modelu? Nie znam nic z tego typu. Popatrzę bliżej. No, ma nóżki też, a jakieś inne. Zapytamy się. Proszę zapytać. Sekcja ciekawskich coś kuma tutaj?
Nie, dobra, zapytamy fachowca. Tylko muszę go jakoś dobudzić. Halo, halo. Dzień dobry, proszę, panie wszechświecie. Proszę pana, bardzo pana przepraszam, ale co to jest? Aha. To mój najbardziej mroczny sekret. Wow, sekret? No, to co? Użyjcie najbardziej uniwersalnego języka. No znowu użyjcie to języka rozumu. Znowu rozumu, no moc rozumu, no ten festiwal nam po prostu pomaga. Musimy użyć rozumu znowu. Dobrze, używam rozumu, uwaga. No nie rozumiem, no nie wiem co to jest. Proszę pana, jestem spokojny. Mała podpowiedź. Taka. Oj, naukowiec. Czy nie zdaje wam się, że jakaś ciemna ta materia... Ciemna materia, no tak, nie pomyśleliśmy. Ciemna materia, proszę państwa, to jest na Nobla, to jest detekcja na Nobla, bądźcie w pogotowiu. Uwaga. Detektory w górę. Uwaga! Smartfonami do wszechświata. Do detekcji. Start! Zaraz się rozpadnie. Znowu się rozpadnie. Wszystkie duże cząstki muszą się rozpaść, czy co? Uwaga! Rozpadła się! I biegną! Innym żykiem! Musimy odejść dziecko, musimy bo się skaleczyć! Wszystkie. Uwaga! Łapiemy! Jest! Tak jest! Yes. Mamy to! Kto nie skacze, nie jest naukowcem! Skaczemy! Mamy ciemną materię! Proszę państwa! I muzyka na finał! Proszę państwa, w przedstawieniu udział wziął socjodetektor, proszę państwa. Ukłony. Dziękujemy bardzo. Kocham was. Dziękujemy. Proszę państwa, oprócz tego, szanowne, bardzo ciekawe cząstki. Cząstki prosimy. Prosimy o ukłony cząstki. To jest... Moja cząstka, Gloria, moje dziecko kochane. Tatuś odkrył ciemną materię. Oprócz cząstek w przedstawieniu udział wziął mój asystent Jakub Kaźmierczyk, gościnnie Gimnazjum Salezjanów. Dziękuję bardzo. Oraz, proszę państwa, pan Wszechświat. Jarek Szczepaniak, gościnnie Liceum Salezjanów. A w roli profesora Piotra Homoli wystąpił profesor Piotr Homola. Brawo! To właśnie, ja dziękuję Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie, proszę Państwa. Ty darmo zjadź. Co? Halo, goni mnie! Ktoś mnie goni! Co? Za moje ciężko utrane pieniądze publiczne. Ty sobie tu jakieś mistrzostwa urządzasz. Ale badania podstawowe, to jest potrzebne dla ludzkości. Potrzebne, wcale nie są potrzebne. Proszę pani, ja tak nie będę rozmawiać. Na świadka proszę pana Wszechświata i pana asystenta. Proszę pani, nazwisko. Pelagia. Imię. Kociuba. Chyba na odwrót. Adres. email@.com. Internet ma. No nieźle. Internet ma. Profesor, pewnie, że ma. A co? A internet skąd? Jak to skąd? No profesorze, jak to skąd? Z CERN-u oczywiście. CERN skąd? Nie wie skąd CERN. Nie wie. Proszę pani. CERN powstał dzięki inspiracji badaniami promieniowania kosmicznego. Instalujemy aplikację. Instalujemy. A poszczegóły do namiotu fizyki jądrowej. Proszę, raz, dwa. Proszę państwa. Do namiotu fizyki, Instytutu Fizyki Jądrowej. Proszę państwa. W przedstawieniu udział wzięli
wszyscy ci sami, co poprzednio. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten niezwykły pokaz. W roli profesora Piotra Homoli wystąpił profesor Piotr Homola jako główny aktor i spirytus mówiąc z całego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, po szczegóły i po aplikację, o której mówił profesor, zapraszamy do namiotu Instytutu Fizyki Jądrowej. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień, drugi dzień głównego festiwalu nauki i sztuki dobiegł końca. Serdecznie zapraszamy w dniu jutrzejszym. Jesteśmy z Wami od samego rana do godziny 17, a może dłużej, jeszcze w dniu jutrzejszym. Serdecznie zapraszamy.